Cześć, witajcie. Jak wiemy, zbliżają nam się wakacje, a tym samym czas długich podróży. Wtedy właśnie zapotrzebowanie na energię jest nieco większe. A często zdarza się tak, że nie mamy stałego dostępu do energii elektrycznej i musimy sobie poradzić inaczej. A więc w tym odcinku zbudujemy własny powerbank, który zapewni nam energię gdziekolwiek jesteśmy i kiedy tylko chcemy. A więc zapraszam do oglądania. Ok, a więc na początek, co nam będzie potrzebne? Ja wybrałem sobie tutaj taką obudowę Z34, ponieważ mój telefon ma podobną wielkość. To jest moduł przetwornicy i ładowarki do tego powerbanku. Tutaj został on zrobiony na takiej płytce drukowanej 42x35 mm. To są akumulatorki litowo-jonowe w takim pakiecie 3 sztuk. One były tak już zgrzane, więc fajnie, mamy takie blaszki do lutowania. I jeszcze jakiś przełącznik możemy sobie wybrać, żeby włączać powerbank. Przejdziemy sobie teraz do modułu przetwornicy i mamy tutaj po lewej stronie gniazdo USB oraz układ scalony TP4056, a jest to układ ładowarki akumulatorków litowo-jonowych. Mamy tutaj dwa piny do podłączenia akumulatorków i dwa piny do podłączenia przełącznika. Mamy także dwie diody, które wychodzą za obudowę i tam widzimy stan ładowania akumulatora. I po prawej stronie mamy moduł przetwornicy, czyli jest to taki układ MC34063. Jest to układ, który podwyższa nam napięcie z 3,7 V na 5 V, tak jak w tym przypadku. I mamy ograniczenie prądowe do 1400 mA za pomocą dwóch rezystorów 1/10 Ohma. Mamy cewkę, kondensator i diodę. Są to elementy niezbędne do pracy takiej przetwornicy. I po prawej stronie mamy jeden dzielnik dwóch rezystorów. Jest to dzielnik, który ustala nam napięcie 5 V na wyjściu. A ten dzielnik z trzech rezystorów jest to specjalny dzielnik, który pozwala dla telefonów i innych urządzeń z jabłkiem wykryć naszą ładowarkę. Tak, z tymi urządzeniami jest problem, ponieważ na liniach D+, D- w gnieździe USB muszą być odpowiednie napięcia. Inaczej po prostu te urządzenia nie wykrywają ładowarek i nie chcą się ładować. Ale z takim dzielnikiem spokojnie będzie działać. I teraz macie jeszcze widok płytki PCB, tak ona właśnie wygląda po zaprojektowaniu. Ok, a więc zaczniemy od przylutowania odpowiednich przewodów do naszego modułu. Lutujemy sobie dwa przewody do akumulatorków, czyli jeden będzie to minusowy, a drugi będzie plusowy. Teraz bierzemy sobie nasz włącznik i lutujemy dwa przewody, które poprowadzimy do modułu. I na płytce lutujemy dwa przewody od przełącznika w pozostałe otwory bez znaczenia, który przewód do którego otworu. Ok, tak wyglądają przewody przylutowane do modułu i w tym przypadku przewód fioletowy lutujemy do minusa akumulatorków. Następnie możemy sobie włożyć ten moduł do obudowy i podłożyć taki kawałek silikonowej podkładki, aby akumulatorki nie zrobiły nam zwarcia, ponieważ siedzą dosyć ciasno. I przewód pomarańczowy lutujemy do plusa od akumulatorków. Ok, kiedy mamy to przylutowane, uporządkowujemy przewody w obudowie i wsadzamy na miejsce włącznik. Tak wygląda powerbank w tym momencie. Sprawdźmy, czy działa ładowarka.
Jak widać, po podłączeniu akumulatorki się jeszcze ładują. Kiedy będzie zielona dioda, to znaczy, że akumulatorki będą już naładowane. I teraz weźmiemy sobie jeszcze Charger Doctor. Zmierzą tutaj nam napięcie. Oczywiście musimy jeszcze włączyć nasz powerbank. Z tyłu mamy właśnie ten włącznik, który do tego służy. I jak widzicie, nie patrzcie na ten prąd, to jest błąd miernika. Bardziej interesuje nas napięcie. Jest to 0,05 V. Ok, w takim razie możemy już sobie tutaj zamocować płytkę na klej na ciepło. Polecam także zakleić diody, a co najważniejsze, przykleić cewkę. A dlaczego tak? Ponieważ cewka lubi sobie brzęczeć, a gdy ją zakleimy, po prostu ograniczymy jej ruchy drgania. I tak wygląda powerbank już w obudowie, zamknięty. I możemy sobie sprawdzić jego działanie. Jeszcze raz podłączam Charger Doctor, który zmierzy nam napięcie i pobór prądu. I do testów użyję sobie moich głośników Bluetooth, które będę troszeczkę podładowywał. Tak, tutaj też mamy takie gniazdo, które możemy sobie podłączyć. I jak widzicie, tutaj miernik pokazuje nam, jaki prąd pobierają akumulatorki, właściwie ładowarka w głośnikach. Jakie napięcie jest tutaj na powerbanku. Ok, to już wszystko. Dzięki Wam za uwagę. Jeśli się spodobało, pamiętaj, aby zostawić łapkę w górę oraz zasubskrybować kanał. W opisie filmu macie wszystkie potrzebne informacje oraz dodatkowe materiały do budowy tego powerbanka. Zapraszam także do odwiedzenia mojej strony na patronite.pl, gdzie możecie wesprzeć rozwój mojego kanału. A jeszcze raz dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia wkrótce. Cześć!